Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Stellaris, gdzie gramy rasą Kintów. I Fevarian Union wraz z United His Malekic wypowiedzieli nam wojnę. No dobra, leci do nas, z tego co pamiętam, taka duża flota, 166 tysięcy. Co oni tu mają? 59 pancerników, krążowniki, niszczyciele, korwety. No, wyposażenie to już wiele nie zmienimy w tym momencie. Ergon 1 przez Fedemę, 8 dni. A jaki oni mają napęd na tym swoim badziewiu? Też skokowy mają. A, czyli nie taki całkiem do końca słaby. Natomiast myśmy podzielili tutaj flotę, więc tak. Flota desantowa sobie tam desantuje. Natomiast ci, niestety, musimy ich wrócić z powrotem na Erasmadon. Ale gdzieś mieliśmy jeszcze jeden ten super pancernik, taki super, ten duży. Gdzie on może się znajdować? 6300 na Erasmadonie. To jest ten? Nie. To jest standardowy pancernik, 171? A nie, może to jest ten. Zaraz zobaczmy, czy to jest ten... Tak, to jest jeszcze z napędem czasoprzestrzennym, więc ten super pancernik możemy posłać w zasadzie tutaj, no, żeby bombardował tą planetę, którą próbujemy desantować. Dowódców już nie mamy, ok. Czyli to jest przydzielone. Co tu jest? Budowa ukończona, statystyka walki flot. Aha, to żeśmy tam coś rozwalali. Budynek nieaktywny. To będziemy potrzebować. Więcej nie mamy minerałów. Projekty czasowe. Musdrom Ergon. Gdzie są nasze statki badawcze? Jeden bada tu, drugi leci tam. No to jest chyba w tym momencie ok. Desant mamy. A właśnie, na Eragonie zdaje się nam zniszczyli. Co to jest? A to jest nasza, to jest właśnie Eragon. Mamy też stację mieszkalną. Kosmoport już odbudowywujemy. Ok. 91 tysięcy. Gdzie oni mogą tu wskoczyć? Zastanawiam się. Statek konstrukcyjny. Wakramalo. Może weź go, przesuń tu gdzieś bliżej. A ten drugi statek konstrukcyjny jest gdzie? Jest bardzo blisko. Więc może zdąży. Może ustaw się tutaj i ewentualnie zbudujemy, jak zdążymy, jakąś tutaj tą stację obronną. Ten fort znaczy się. Co tu jeszcze? Reszta chyba jest ok. Za wiele nie mamy kasy, ale trzeba będzie budować te. Trzeba będzie budować armię, żeby powoli im tutaj podbijać to wszystko. Chociaż jak tą flotę... Właśnie, na razie kluczowe jest zniszczenie tej floty. Regeneruje, wchodzi na orbitę Avim 14. Co oni tu chcą? Minerały nam chcą dać za Jurantyk. To by akurat się nam przydało. Ta, mamy 9, dobrze. Gdzie oni dolecą? Statek transportowy? Gdzie oni tam skoczyli? Zgubiłem ich z radaru, co nie jest dobre. A ta nasza flota leci, czy nie leci w końcu? Leci. Tu są... Nie, jeszcze tutaj jest. Gdzie ona jest, ta flota? A, bo to nie jest ta. Tu. Gdzie oni lecą? To jest ten pancernik. Bo ja to nie tutaj wydałem, gdzie trzeba. To ma być na Eragon, a nie Erasmadon. Drobna pomyłka. Mam nadzieję, że zdążymy dolecieć przed ich główną flotą. Statek konstrukcyjny już tu jest.
stacja wojskowa. Może zdążymy, to by ich tutaj ściągło. Chociaż czy im nam zależy, żeby ich ściągnąć na bliską odległość? A gdzie jest tu nasza flota, która tu miała być? Może tak. Jednak może zbuduj, ale to gdzieś po drugiej stronie. Nie wiem, gdzieś tutaj. Chociaż one i tak się pewnie obracają. Żeby nie byli tak bezpośredniej odległości, tylko najpierw, żeby ich ściągło gdzieś dalej. Na przykład, no właśnie, skasuj rozkazy. Jeszcze raz, stacja wojskowa. Natomiast tak, gdzieś mi tutaj druga flota się podziała. Gdzie ona poleciała? 7 dni na Ergon. Flota desantowa. A gdzie jest ta druga nasza flota? No i obi się. Co oni tam robią, kurczę? Lećcie na Ergon. Nie wiem, co się tu podziało, ale... O, oni już tutaj są. Nie, to jest jakieś 44 tysiące. Okej. Śledzi czwartą flotę. Trzecią. Czwarta to jest pewnie ta. Tak, czyli oni tam chcą po prostu nam zrobić wjazd. A jakbyśmy ich tu złapali, może zdążymy. Zobaczmy, czy zdążymy. O, nie bardzo. Bo jesteśmy po drugiej stronie tutaj. Ale nic nie jest powiedziane. Spróbujmy ich tutaj załatwić. Ci są na Jobisie, zaraz tam będą. A, tu jest już ta... Nie, tu jest 29, czyli oni tu w ogóle podzielili. Ta 160, nie wiem, gdzie ona się podziała i to mnie niepokoi trochę. Bo żeby ją zaangażować w walkę z nią, to trzeba by jednak mieć... Trzeba by jednak mieć... Wiedzieć, gdzie ona jest i obydwie floty połączyć. Tu jest 29 tysięcy. Wchodzi na orbitę Fridgallen. Zróbmy tak. Skoro ci lecą na Eragon, to niech sobie lecą. To mi zupełnie nie przeszkadza. Kurde. Ci uciekli jednak. Cholera. Flota desantowa. Wypad na Jon. Pancernik. Wypad na Jon. A, pancernik nie bardzo. To skocz tu. Nie. Tu może? Czemu on tak? Aha, bo on korzysta z tunelu czasoprzestrzennego. Może on wytrzyma po prostu. Tylko czy... Ile my tutaj mamy? Może ich załatwimy. Atakuje cel. No nic. Transportowce uciekają. Statek badawczy ucieka. 5000 ucieka i trochę. Rusz tyłek. A to co to jest? To jesteśmy my. 114 tysięcy mieliśmy tu? O, pięknie. Dorwaliśmy ich. Bardzo dobrze. W takim wypadku ty się możesz włączyć tutaj, albo nie. Ty masz zadanie bombardowanie tej planety. Wy macie zadań wejść na orbitę. Ty masz za zadanie badać sobie tutaj. Nie uciekać. To tu mamy większą 114. Bardzo dobrze. Tu jest flota desantowa.
A nie, bo tu jest to 166. Upsi. Tu jest to 166. To nie. To zwiewamy na Erasmadon na razie. No właśnie. Musimy połączyć nasze floty. Uciekaj. 13, 12, 10. Nie. Stop. Skoczyli gdzieś. Olali w ogóle nas. Gdzie skoczyli? No, tutaj będą, że tak powiem. Statek konstrukcyjny. Postawa unikająca. Albo go zniszczą, albo zdążą uciec. Dobra, to tutaj niech na razie siedzą. To mi to nie przeszkadza. Co tutaj leci w ogóle? Nie, ucieka, dobrze. To my w tym czasie regeneruje się po skoku i wchodzi na Eragon 1. Dobra, to my ich tam dorwiemy. Natomiast wy się wracacie. Tu jest flota desantowa. Może tak, trzeba załatwiać to. Desantową się nie przejmuje na razie. A teraz niestety będzie taka zabawa w kotka i myszkę. Tu już ich prawie załatwiliśmy. Czy coś gdzieś budujemy w ogóle? Nic nie budujemy nigdzie. Gdzie mamy punkty zborne? Punkty zborne można by zrobić na Jobisie albo na głównej flocie. Statki cywilne, frakcje... First Strike Force. Dobrze. Mamy jakąś tam kasę? Mamy kasę. To budować te pancerniki. Tu coś budujemy. Argos. Na Jonie nie. Gdzie mamy te montażownie pancerników? Ergonie nam zniszczyli. Zdaje się coś. Montażownia pancerników. Tarwaldem. Nie, wszystko jest zakolejkowane. Natomiast rzeczywiście na Ergonie rekrutacja armii psioników. Żebyśmy mieli w ogóle jakąś tu obronę. No. Chociaż to jest 360 dni. To niestety musimy iść w ilość i nie w jakość. Armię uderzeniową bym zrobił, bo to może drożej kosztuje. Nie, dłużej jest. Armie obronne. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, na 3, na 4, na 5. Może zdążą zrobić trochę tych armii obronnych w międzyczasie. Okej. Okay. Co to jest? Flota desantowa. Gdzie oni lecą? Do szóstej ekstra coś tam. Szósta to jest ta? Nie. Piąta. Pierwsza. Tą śledzą. Szósta. No to dobrze, jak nam tam wpadną, to ich jeszcze od razu rozwalimy. Okej. Okay. Wchodzi na Eragon 1. Dobrze. Tych dorwaliśmy. Nie, uciekli. Flota desantowa 29 się ewakuowała do Alcora. O, właśnie. Flota desantowa. Na razie możemy zniszczyć te floty desantowe. To mi nie przeszkadza. Ta flota leci tam. Tychżeśmy zniszczyli. Bardzo dobrze. To wracamy na Elektrę. Do pierwszej idą. Nie. Pierwsza to nie wiem gdzie jest. Nie ma już tam tej pierwszej. Co tu mamy? Flota desantowa. Weź, że załatw tą flotę desantową. Krążownik nam padł i korweta. Przedłużymy tą umowę. Momencik, bo nie chcę stracić nic z tego, co się tam będzie działo. Szybkość ataku.
uszkodzenia, minerały. To w zasadzie nie ma znaczenia. Co nam tutaj krążowniki, niszczyciele, 19 pancerników. No, to są jeszcze, powiedziałbym, małe straty. Na razie musimy pilnować tą nieszczęsną flotę. O, uciekają. Dobrze, to nie będziemy się nimi zajmować. Gdzie? Wracaj tu. Będą próbować desantować. Wchodzi na orbitę Ergon 1. Dobra, skaczemy. Stop. Co wy tutaj jest? Co to jest? Aha, to jest jeden taki pancernik. 14 dni. To powinny być mniej więcej jednocześnie. Ok. Znowu nam rozwalili spaceport, ale zanim zbombardują, to trochę czasu minie. Ty się połącz z tą flotą. Wszyscy, atakować ich. O, jaki wir tu zrobili. Co tu jest? Dobra, ładujemy ich. 162, 113, 91. Zobaczymy, jak nam pójdzie. To jest w zasadzie kluczowa bitwa tej kampanii. 112, 111, 110, ale włączają się już te w tym momencie. O, osłony trzymają głównie. Tutaj jest troszkę krążowniki, niszczyciele lecą, ale poza tym jest ok. No, dawać. Lecą jak, nie wiem, te krążowniki. Co? Uciekli. Tylko pytanie, gdzie uciekli? Co to jest? Fevarian Union. Jakiś taki pojedynczy, tak? 87, to jakaś korweta czy coś. To w takim wypadku 29 tysięcy. Fridgallen. Gdzie jest ten Fridgallen? Leci do okładu Ambor. Połączyć floty. W zasadzie to nie musimy ich już łączyć. Znaczy tak. Tą flotę. Jak tu jest? No troszkę wypadałoby ponaprawiać. Lećcie na razie do naprawy. Druga flota. Ta 90. Lećcie do Ambor. Ergon, budujcie z powrotem tą stację nieszczęsną. Statek konstrukcyjny z Jobisa odbudowywuje tutaj obronę. Bardzo dobrze. Chyba stówka im została gdzieś mniej więcej. Ale no, to będziemy mieć zabawę w kotka i myszkę. Musimy, że tak powiem, nie zapomnieć odbudowywać naszej floty. To jest najważniejsza rzecz. Stały czas dosyłać uzupełnienia, a oprócz tego ich troszeczkę, że tak powiem, nękać na zasadzie floty desantowe budować i podbijać im te planety. Tylko nie rozdzielając za bardzo sił. Jak ten Fridgallen. Fortyfikacje jeszcze trochę zostały. W ogóle floty desantowe. Gdzie mamy floty desantowe? Tylko tyle mamy armii. W ogóle musimy armię zacząć budować. To może gdzieś w centralnych punktach, typu Jobis. Rekrutacja, armia psioników.
Co jest lepsze? No to troszkę jest 350, 360 dni, to trochę trwa, ale to są mocne armie. Morale 200, 600. Ci są silniejsi, jeżeli chodzi o uszkodzenia, chociaż ci są lepsi, jeżeli chodzi o moralne. Zróbmy tak. Na Jobisie, na Ergonie na razie nie, na Argosie tu mamy jeszcze armię uderzeniową Finu, ale oni są słabi, tylko że będą szybciej. Nie, tu w ogóle jest warto produkować. Może zróbmy tak. W ten sposób, a Jobis, no w sumie Jobis niech też produkuje. Jobis niech też produkuje. Okej. Okay. Będę tak zatrzymywał niestety. 87. Tu się rozpełzliśmy. Gdzie oni lecą teraz? Flota desantowa Fritgalen. Może ich dorwiemy. 38 dni. Leci 6 dni. Powinniśmy ich dorwać. Zarówno desantowca zniszczyć, jak i tą. A właśnie, jak nam ta poprzednia? O Sovereign Abraxi Systems. O, chwila. Tu się robi coś ciekawego. Sovereign Abraxi Systems wypowiada wojnę Fevarian Union. O, ci ziomale się ruszyli. A to jest akurat dobre, bo ich troszeczkę zaangażują i troszeczkę będą ten... No dobra. To mi się podoba. Szczątki. Nie wiem, jak minęły mi te bitwy kosmiczne. Tu jest jakaś bitwa. To jest ta. Tyle na razie. Jobis. Kosmoport. Nie mamy kasy na ten. 5000. 2000 zużyć. Kuratorzy, czy w ogóle mamy zaraz? Wiedza kuratorów jest. Muszę teraz zrobić tak, enklawę kupiecką, wymienić trochę na minerały. 1000 minerałów za 2000. Więcej nie będę ryzykował. I to jeszcze nie starczy na tego pancernika, ale niedługo będziemy mogli, niedługo to wystarczy. Tu im rozwalimy tą flotę bardzo dobrze. Zbiórka do tamtej First Strike Force bardzo dobrze. Ci się podleczą i będą dalej gotowi dokazywać. Tutaj atakujemy. Jeszcze gdzieś widziałem. Dobrze, że nam tu nie atakują na razie, na Polgarę, bo tu mają przecież w zasadzie prostą sprawę. Zwłaszcza, że tu mamy jedną stację obronną i zanim tam dolecimy, to jest troszkę czasu. A zobaczmy jeszcze jedną rzecz. W zasadzie będziemy, a może nie od razu jeszcze kończyć, ale zaraz, to jest moja planeta. Z kim oni są w stanie wojny? Z Fevarian i z prawy związek. Fevarian Fight, wojna obronna. Sojusznicy Fevarian, no właśnie, czyli atakują Sovereign, Nation of Avar, Hayetanie. Bardzo dobrze, to im tam troszkę, że tak powiem... zaangażują trochę ich siły. Natomiast jeszcze jedna rzecz w tym momencie przyszła mi do głowy, ponieważ z tej wojny w zasadzie niewiele tutaj uzyskamy, dlaczego? No, bo mamy ten niestety nie polityki, edykty. Nie możemy zmienić filozofii wojny na nieograniczone wojny, bo mamy pacyfizm jako naszą etykę po prostu. Właśnie. Egalitaryzm, ksenofobia, ksenofilia, duchowość. Gdzież jest ten pacyfizm? Egalitaryzm, autorytaryzm. Nie widzę tego pacyfizmu. Materializm, duchowość. Tu jest pacyfizm. Właśnie 11%. 17% populacji.
a zobaczmy, czy mamy, bo mówiłem w poprzednim odcinku, że nie da się jakby za bardzo nic z tym zrobić. Jednak się da, tylko nie do końca wiem, czy akurat w naszej sytuacji. Możemy spróbować z którąś z tych frakcją zrobić poparcie frakcji, polityki i wartości. I wtedy możemy zmienić jakby całą etykę naszego imperium. Tylko musimy znaleźć taką frakcję, która jest bojowa, że tak powiem. Niezłomna obrona, brak zezwolenia na nieograniczone wojny. A no właśnie, to oni są, to nie, ci na pewno nie. Równość urodzenia. Emancypacja. Ci w zasadzie nie mają nic do tego. Płynność dobrobytu, utrzymać pokój. 17% populacji, a militaryzm? Mamy 0% niestety militaryzmu. Kurczę, nic z tym nie zrobimy. Egalitaryzm. Chyba nic z tym nie zrobimy niestety, co nie bardzo mi się tu podoba, no ale cóż. Dobrze, tych rozwalimy. Załatwić jeszcze tą flotę desantową od razu. Co to jest? To są jakieś niewielkie. Jeden pancernik. Co? Wielka wygrana? Jaki jeden pancernik? A, Wamborze? A, to ten pewnie co leci. Spóźnił się i tak. Dwa niszczyciele. No trochę niszczyciele nam padły. Ale myślę, że główną flotę... W zasadzie co oni mają? Oni mają broń energetyczną głównie. Tak, czyli oni głównie, przynajmniej ci, mają głównie broń energetyczną. Tamci może więcej. Może nie będę nic już dobudowywał tych niszczycieli, bo one lecą bardzo szybko. Okej, co tutaj mamy? Układy głównego sektora. Koszt edyktu, koszt przesiedlenia, uszkodzenia armii, długość życia przywódcy, czas obowiązywania edyktu. Może to. Oki. Wy się łączycie tutaj. Tu mamy... 85. No to jeszcze tą setkę to nie byłoby dobrze napotkać, ale ja myślę, że można by im skoczyć w tym momencie, gdzie można by skoczyć. Na Ilifion i spróbować tam poczynić jakieś szkody. Tą drobnicą się nie będę przejmował, ten super pancernik nasz będzie tutaj od tego, żeby ich tam rozwalać. Na razie zobaczmy tylko, jak nam idzie bombardowanie tutaj. Frida, Galena. Powoli. To tutaj za szybko tego nie. Ty, ale zaraz. Overin, Obraxi Systems przylecieli. Wow. Chwila, moment. Oni będą chcieli to przejąć. Nie mają tu jeszcze desantowej floty. To musimy pilnować, bo jak nam to przejmą, to wolałbym, żeby przeszło na naszą korzyść. Co tu się jeszcze podziało? Bitwa kosmiczna. Gdzie jest? 80. To jest jakiś Pelandor. Można im to podniszczyć. Nie, gdzie? W jakim Pelandorze jesteśmy? Jeszcze tam nie skoczyliśmy. Moment, chwila. A, już tu jesteśmy. Tylko się jeszcze nie uaktualniło. Tu nas ściągnęło. O, trzeba uważać, bo jakby... Te stacje im zaraz rozwalamy. Jak tutaj mają? W ogóle nawet nie zdążyli wystrzelić. No dobra. Niech i tak będzie. Tego może spróbujmy dorwać.
Stacja badawcza. Poniszczmy im, co możemy. Co tu jest? Jakaś transmisja, dobrze. Zaraz, jak ci się naprawili się? Kurczę, mieliście się naprawiać. Tu się zbiera jakaś, powiedzmy, niewielka flotylla. Ale to pojedynczym pancernikiem możemy rozwalić. Natomiast tu musimy pilnować i to musimy pilnować, bo oni jak zaraz... co oni tu mają? Na razie nie mają desantowców. Więc zaraz powinni tu zbombardować resztę, więc zdążymy... Wydaje mi się ich tutaj... Ups, coś się tutaj kliknęło nie tak jak trzeba. Połączcie się spokojnie. Dobrze. Co jest? 85. A, bo jeszcze to atakujemy. Ok. Tu przed ich desantowcami trzeba im to poprzejmować. Desantować. Powinno być nasze. O, akurat w sam raz. Dobrze. To im przejmiemy. Ale ktoś tu coś od nas chciał. Dostęp do stacji Sovereign macie. Jak najbardziej macie. Tu jakieś 8000 leci. O, 8000? Pancernik, pancernik? Śledzi First Extraterrestrial Corps. Przydała mi się wyszukiwarka tych flot. Nie, my mamy First Strike Force, czyli to my nie jesteśmy my. First Fourth Strike Force i tak dalej. No dobrze, będziemy sobie tu podbijać. Jak tam nasi ziomale naprawieni. No to w takim wypadku, gdzie oni lecą? Tu gdzieś polecieli. Lecimy na Alcor. Natomiast nasz superpancernik... O, mamy korzyść z rozwoju, to też będzie fajnie. Podbiliśmy to, czy jeszcze nie podbiliśmy? Jeszcze nie podbiliśmy. No spróbujmy w tym odcinku jeszcze to podbić. Pancernik, czy by sobie dał radę z tymi? Dałby sobie radę z tymi. Mam nadzieję. Bardzo dobrze. Albo nie. Pancernik niech pilnuje tutaj, że tak powiem... No, niech pilnuje floty desantowej, którą będziemy... Chociaż flota desantowa ma i tak napęd skokowy. No nie wiem. Zobaczymy może w następnym odcinku. Na razie dziękuję za obejrzenie tego. Niepokoi. Udało nam się, że tak powiem, no troszeczkę wygrać parę bitew. Mamy na 10% nawet. Natomiast problem jest taki, że może tak, żebym nie zapomniał. Statek konstrukcyjny. Czy ja jestem w stanie tutaj dolecieć? Może na Polgarze. Polgara 1. Armii obronnych mamy. Jakąś psioników możemy tutaj ksenomorfów dobudować. I zrób statek konstrukcyjny. Co tu jeszcze możesz? Stanowisko techniczne. Synchronizowany system jest. Dobudujemy sobie tu jeszcze jakieś obrony. Tak, żeby Polgara nie jakimś zwykłym statkiem, żeby nam nie zrobili wjazdu z korwetą, powiedzmy, i nie robili tam problemów. A no cóż, tu jest coś. 8. To jest spokojnie. Statek badawczy jeszcze. Projekty badawcze. Drugi statek badawczy. Projekty badawcze w układzie.
statek konstrukcyjny, co byś ty mógł tu zrobić? Odbudowaliśmy. Czyli odbudowaliśmy, to się buduje. Skoro oni tutaj tak na ten Eragon, nie wiem, czy drugą fortecę budować, czy jest sens. Chyba nie ma sensu. Dobra. No, udało nam się troszeczkę tutaj ich poniszczyć. Tu coś jest jeszcze. Aha, to są te niewielkie floty. 1800. No, można by tu tego pancernika posłać. Można by jeszcze tak, żeby nie zapomnieć, jakiś pancernik zacząć budować. No i w zasadzie tyle. Dobra. Może trochę chaotyczny ten odcinek, niewiele się tutaj, że tak powiem, działo z punktu widzenia upływu czasu, ale wolę sobie ostrożnie, że tak powiem, się tutaj z tym bawić. Natomiast, no tak jak mówię, szkoda, że nie możemy podbijać ich planet, bo to by było najlepsze, ale może się coś uda z tym wymyślić. Na razie, że tak powiem, Sovereign wypowiedzieli im wojnę, więc podejrzewam, że zrobią, jak jeszcze troszkę pouszkadzamy ich flot, to jak się będą bić między sobą, to ci troszkę wzrosną w siłę, ci troszkę osłabną, a my, że tak powiem, zostaniemy tak samo silni. Mam nadzieję. Dziękuję za polubienia, komentarze i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!